Dobra, jestem z powrotem. Musiałem wyłączyć, że tak powiem, transfer danych, bo się okazuje, że zrobiłem coś, z czego miałem przed chwilą bekę. Mianowicie zrobiłem coś, co jest typowe w moim stylu, czyli zostawiłem normalnie transfer danych włączony. Czyli to jest taki bardzo mocno mój styl. I przez chwilę myszkę widzieliście, za co was przepraszam. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a jeżeli nie, no to trudno. Będę musiał z tym jakoś poradzić. Aha, czyli teraz się cofnęliśmy, czyli wracamy do punktu wyjścia. Przy okazji troszeczkę życia straciliśmy, ale to nie wstyd. To nie wstyd, dlatego że my zaraz tutaj zrobimy rozpierduchę. Powiedziałem, że zrobimy rozpierduchę. No i miałem rację. Co tu teraz robić trzeba? To mnie bardzo, bardzo nurtuje. Bo jesteśmy już po stronie, której powinniśmy w zasadzie być. Ale tu nic szczególnego nie widzę, co można zrobić. Chyba że trzeba iść tutaj. A no właśnie, tutaj coś jest jeszcze. Manon, I'm surprised you made it. Here are the plans for the factory. Let's go. It's not safe here. Thank you, gościu. Tylko teraz jest problem, bo ja mam iść do tej, do fabryki, wszystko spoko, wszystko fajnie, ale tu już żadnych przeciwników nie ma. Wszystkich wybiłem. Tylko pytanie, gdzie jest teraz ta fabryka? No, to jest bardzo dobre pytanie teraz. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie, gdzie to może być? Aha, czyli on za nami idzie, dobra, ja przez chwilę myślałem, że ja muszę go wybić. Zapomniałem, że przecież on za nami idzie. A to ja czasami, kurde, ciemniak niezły jestem. Co, pójdziesz? Gdzie ta fabryka jest? No, przy okazji mamy apteczkę. Dobra, jesteśmy na właściwym miejscu. O kurwa, ale się zacząłem dusić, masakra. Ale się zacząłem dusić, ja pierdziule. Za szybko ślinę przełknąłem. O Jezus Maria, o Jezus, no, poczekajcie chwilę, o jest. Dobra, popiłem wodą, powinno być już git. Tak to jest, jak czasami za szybko ślinę połkniesz. To moje zakrztuszenie się oczywiście. Dobra, gościu, nara. Idzie jako tako dobrze. No to chyba wszystkich wybiliśmy. No to wygląda. Dobra, trzeba teraz ogarnąć generator. Proszę bardzo, tutaj mamy generator aktywowany. A następnie, nie ma tu kurde żadnej apteczki. Ja bym się kurde z chęcią wyleczył. No nie żeby coś, przydałoby się. Nie żebym narzekał. No, mamy tutaj kurde apteczkę. Teraz możemy rozpierdzielić tego kurde głąba, który został. No, proszę bardzo.
Dobra, jak widzicie, tutaj troszeczkę ich przylazło. Ale mam nadzieję, że to chyba była ostatnia już flota ich. Tak mi się przynajmniej wydaje. Elegancko! Patrzcie, co żeśmy tutaj odpalili. Jest i kolejka! Jest i kolejka, wsiadamy do niej. Elegancko. Dwie gwiazdeczki. No, zawsze coś. Nie można narzekać. Zobaczmy, co teraz będzie tutaj na nas czekać. 62%. To trochę więcej żeśmy zdobyli, niż mi się wydawało. Chyba że ja nie umiem liczyć. Ale to jest bardzo prawdopodobne, bo słaby z matmy zawsze byłem, więc to jest dosyć prawdopodobne, że źle policzyłem. Sabotaż. Co za sabotaż? Jestem ciekaw tego sabotażu. Misja 18. Sabotaż. Zadania. Znajdź klucz do pokoju kontrolnego. Aktywuj sterowanie drzwiami. Zniszcz maszyny V1. Zniszcz zapasy V1. Dobra, czas na... O, to jest ta misyjka. Pamiętam, że raz u Pajdaka z Lamgay's TV właśnie oglądałem, jak tutaj trochę cisnął i musiał sobie przypomnieć sterowanie w tej gierce. Świetna sprawa, kurde. Szkoda, że mało Polaków nagrywało lub streamowało tę gierkę, no nie? No ale... Wszystko może z czasem będzie, może kto wie, może... Może po mnie zaraz ktoś zacznie nagrywać jeszcze tę gierkę. Hahaha, Pomidor, ale ty narcyz jesteś, ty myślisz, że wszyscy po tobie będą nagrywać. Nie, tylko po prostu... Fajnie byłoby. Fajnie byłoby, gdyby taki... No nie wiem, coś ala... Mały trend by się pojawił. Fajne w ogóle pokoje są tutaj. Jakbyśmy w jakimś hotelu byli. No tak to trochę wygląda. Fajne, eleganckie wyrka. No tutaj kibel, ta? No, kibel i... Cztery prysznice, ale bieda, ja pierdzielę. Jeden kibel dla czterech, kurde, byków. Nie dbają o nich w tym, kurde. No nie dbają, autentycznie. Ale w sumie nie ma co się dziwić, jak oni sami o siebie nie potrafią zadbać. Na razie idzie elegancko. Choć nie powiem, że nie, jestem przygotowany na to, że zaraz tutaj jakieś rozpierducha będzie. I się na mnie rzucą, kurde, jak wściekłe hieny z Króla Lwa. Pytanie, czy oni szybem też będą szli. Dobra, to jest jedyna droga, którą możemy iść. Więc tak też zrobimy. Już tutaj pierdolą, że nas widzą. Warto te skrzynki niszczyć, bo czasami jest dodatkowa amunicja. No i dostał, kurde, kolejny w cymbał. Tego już nie będę niszczył, bo nie ma co. Na spokojnie, na razie mamy i tak dużo amunicji. Tyle nam trzeba. Wszystko dobrze się nagrywa? Czasem warto zawsze sprawdzić, bo OBS czasem lubi robić jakieś takie figle migle. Ale nie, póki co jedzie dobrze. Jedzie dobrze, ładzia dobrze. Dobra, koleś tam w ogóle, nie wiem, pierdolca jakiegoś dostał. Jakieś ADHD chyba się aktywowało. A, musimy mieć jakiś klucz, dobra. Tędy też nie przejdziemy.
Ale jak ja mam najpierw... Znaczy, zacznijmy od tego, jak mam ten klucz zdobyć. To mnie bardzo interesuje. Chyba, że tamten koleś, co ADHD dostał, ma nam dać. To by było ciekawe. No w sumie to jest jedyna taka normalna droga. Okej, zestrzeliliśmy typka. To możemy teraz tędy iść w sumie. Bo tu nic nam już nie pozostało do robienia. I zobaczmy, co jeszcze tutaj pominęliśmy. Raz jeszcze możemy się wyleczyć i z tego skorzystamy. A, mamy już ten klucz. O, proszę. Nie ogarnąłem przez chwilę. Okej. Tych drzwi jeszcze nie otworzymy. Czyli które... A, no te przecież miałem otworzyć. Ja to kurde cymbał jestem. Nie ogarnąłem, jakie drzwi otworzyć. O, już czekali na mnie, kurde. Już czekali, żeby kurde dostać popołudniową dawkę ołowiu. Spokojnie, spokojnie, każdy wpierdol dostanie. Spokojnie. Wy się nie martwcie. Ja zadbam o wasze te. O wasze fetysze. Oni bardzo wpierdol lubią dostawać, więc będą za każdym razem dostawali wpierdol. Na każdej możliwej okazji. Znaczy przy każdej możliwej okazji, chciałem powiedzieć. Okej. Czy tutaj nic nie mamy, z czym możemy wejść w interakcję? No na razie nic nie widzę. Możemy iść jeszcze tutaj, ale ja bym chciał pójść jeszcze gdzie indziej. Tutaj tym bardziej z niczym nie wchodzimy w interakcję, bo próbuję wcisnąć kwadrat i nic nie działa. Poczekajcie chwilę, bo tu mnie jedna rzecz nurtuje. A co tu mamy? No właśnie. Znaczy ja nie chcę nic mówić, ale kurde trochę słabo, bo niby narrator nam mówił, że oni będą jacyś tacy kurde trochę potężniejsi, że będą ciężsi do pokonania, a tu kurde na razie to dostałem taki wpysk, że to jest głowa mała. No zobaczcie, co oni odpierdzielają za... I to mają być moi przeciwnicy, to ja się nie dziwię, dlaczego ten... Znaczy, to ja się trochę Francji dziwię, że nie potrafili sobie poradzić sami. Tylko potrzebowali, kurde, Manon do pomocy. Tak jak już wspominałem, spokojnie, każdy z was wpierdol dostanie, spokojnie, nie musicie tak ochoczo podchodzić do mnie, bo każdy z was wyłapie, kurde, z karabinu w ryj. Dobra, to trochę było przegięcie w tym momencie, co ten zjeb zrobił, więc dlatego dostanie specjalną kulę w potylicę. Ładnie, kurde, podkładamy dynamiciki. Znaczy, dynamity. No ładnie, ładnie. Zobaczmy, co teraz u góry będzie na nas czekać. Prawdopodobnie kolejne urządzenia, które trzeba będzie wysadzić. To jest bardziej niż pewne. To tak nam przeleci sobie misja 18 i potem misja 19. I zostaną nam 4 misje do końca gry. Patrzcie, jak to szybko. Jeszcze niedawno te sery zaczynaliśmy, widzicie? A, ładnie, ładnie, kurcze pieczone, ładnie. Pięknie, kurwa, pięknie, jak to by powiedział Energik. Co jest? Co ja muszę drzwi... Co jest? Co zapomniałem drzwi otworzyć?
Dziwne, bardzo dziwne. Czyli wygląda na to, że będzie musiał do tych krat się teraz cofnąć i tam polecieć. Ha, nic bardziej mylnego. No i jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być. I teraz z powrotem tutaj idziemy i zobaczmy, co tym razem tutaj będzie na nas czekać. Bo tamte drzwi są zablokowane ewidentnie. Najgorsze będzie to, jeżeli trzeba będzie tutaj się tak kręcić, że wiecie, teraz byłeś tam, to idź teraz tam z powrotem. Jeżeli tak gra zrobi, ojej, ale będzie grabita, kurde, będzie łamana na kolanie, kurde. Tam u góry nic nie ma, a czasami, kurde, twórcy lubią coś takiego dawać u góry. Siemanko, witam w mojej kuchni. Trzeba było zadymki zrobić. Zadymkę siu, 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 siu. A, to teraz z tymi, kurde, będziemy. Z tymi wesołymi pracownikami będziemy się naparzać. Lepiej shotguna wziąć. To jest fakt. Shotgunem lepiej będzie. Co tu mamy? Co tu mamy? Wyleczę się. To jakieś drzwi się nam otworzyły. Kolejne. Aj, wróciliśmy chyba do punktu wyjścia, co nie? Nie, no tak, wróciliśmy do punktu wyjścia, lol. Ale labirynt, ja pierdziule. Pogmatwane to wszystko. A drzwi dalej są zamknięte, cholera jasna. Czyli coś naprawdę musiałem jeszcze przeoczyć. Ja pierdziele, no kurde. Co mogłem przeoczyć? Co? Pytam się. No to czegoś tutaj nie rozumiem w takim razie. To co ja zapomniałem lub gdzie cokolwiek zapomniałem, bo tamte drzwi powinny być otwarte, a są zamknięte z jakiegoś powodu. Chyba, że jeszcze gdzieś indziej mamy iść, ale już teraz naprawdę nie wiem i mam mętlik w głowie w tej misji. Co za pierdolony labirynt. Chyba już wiem, gdzie mamy iść. Tutaj nas nie było przecież. No dokładnie, patrzcie na to. I gdzie ja mam jeszcze tu dynamit podłożyć? Tam chyba będę musiał podejść. Nie, to ja nawet nie dojdę, kurde, zacznijmy od tego. Dobra, i teraz mnie jedna rzecz zastanawia, czy teraz w tym momencie, kiedy doszliśmy sobie już tutaj i mamy poogarniane wszystko, co powinniśmy, to czy teraz mamy iść... Nie, tu jest jeszcze chyba jakieś przejście. No właśnie, tędy jeszcze. A nie, tędy to ja się będę cofał. No co wy? Teraz mnie zastanawia jedno, czy w momencie, kiedy to wszystko poszło bum bum zrobić, to czy teraz te zasrane drzwi się nam otworzą, bo ja naprawdę żadnego klucza znaleźć nic nie mogę. Chyba, że to jest pod platformą, ale wątpię w to. Nie, no powinien tu być, a nic nie ma. Więc chwila prawdy, niech tylko platforma zleci, tutaj raczej nasza winda.
A przy okazji dostałem obrażenia od skoku do windy, fajnie. Fajnie, fajnie. No nieźle. No teraz się nam otworzyły te drzwi. Ja pierdolę. Dobra, lecimy teraz tutaj. Tu widzę, że ładna ich gromadka przyszła. Dobra, tam mamy koniec poziomu. Aha. Okej, uciekamy. Wow, o, 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 uciekamy. Przez chwilę myślałem, że zginę w płomieniach. O nie, najgorzej. Ale się udało. Przeżyliśmy to. Dobra, mamy... Kurde, elegancko, 3 gwiazdki zrobione. Nice. 3 gwiazdki z tego, Super Mario 64.